Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, w naszym studiu Anna Żabska, asystent prasowy prezydenta Wałbrzycha i koordynator prac nad Wałbrzyskim Budżetem Partycypacyjnym. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Po co nam budżet obywatelski w Wałbrzychu? Budżet partycypacyjny, aczkolwiek zwany też obywatelskim. Budżet partycypacyjny to przede wszystkim szansa dla mieszkańców. Szansa wzięcia spraw miejskich we własne ręce, czyli wydatkowanie wydzielonej części budżetu na projekty, które według mieszkańców powinny być zrealizowane. Mieszkańcy we własnych rękach mają już swoich radnych, których wybierają w dzielnicach. Oczywiście. Dlaczego ten mechanizm nie może działać odpowiednio? Dlaczego trzeba stwarzać osobny, dodatkowy mechanizm obejście tak naprawdę radnych? To nie jest obejście radnych, to jest współpraca z radnymi. To jest poszerzenie tego dialogu z radnymi, z urzędnikami, z całą tą substancją urzędową, tak bym to nazwała. Mają szansę mieszkańcy nawiązać taką przestrzeń do wymiany informacji, poglądów, a także swoich propozycji, które uważają, że powinny być zrealizowane i poprzez budżet partycypacyjny mogą to zrobić. Dobrze, to powiedz mi, jakie są pieniądze do rozdysponowania, podstawowe fakty. W tym roku pan prezydent zaproponował kwotę 4 milionów złotych z przyszłorocznego budżetu 2014 roku, przy czym 2 miliony 200 to jest kwota przeznaczona na projekty lokalne, 1 800 000 na projekty ogólnomiejskie. To jest zapisane w projekcie zarządzenia pana prezydenta? To jest zapisane póki co w projekcie zasad budżetu partycypacyjnego. Dlatego, że my chcemy na każdym etapie tworzenia tego budżetu rozmawiać z mieszkańcami i z nimi konsultować te zasady. Tak, to by oni również aktywnie w tym uczestniczyli. Ten dokument, który się pojawi na waszych stronach internetowych, te zasady, o których pani mówi, ale one będą załącznikiem do zarządzania, prawda? Rozumiem, że jeszcze mieszkańcy mogą uwagi do tego zgłaszać. Tak, to jest efekt pracy też zespołu obywatelskiego, który został powołany niedawno temu, który tworzył te zasady, bo z nimi, z tymi osobami, którzy byli reprezentantami różnych grup społecznych, w tym klubów radnych, przedstawicieli rad wspólnot samorządowych, ale także rad sportu, rad seniorów, pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, przedstawiciela Rady Młodzieżowej Rady Miejskiej, więc to grono było bardzo szerokie. Te osoby zapoznały się z takim jakby źródłowym tekstem budżetu, który przygotowaliśmy my w oparciu o doświadczenia także innych miast, a także w oparciu o doświadczenia zeszłorocznych, bo już tak jak już wiadomo, w zeszłym roku my także próbowaliśmy wprowadzić budżet partycypacyjny, aczkolwiek wtedy jeszcze to się tak nie nazywało, wtedy to robiliśmy sądę miejską. Procedury, tak. Dokładnie. I też wykorzystaliśmy te doświadczenia w tym roku. To znalazło swoje odzwierciedlenie w tym projekcie, do którego, tak jak Pan powiedział, do 18 sierpnia czekamy na uwagi mieszkańców. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię, zgłaszać uwagi, ewentualnie jakieś poprawki, które może my nie zauważyliśmy, a one tam się... No dobrze, właśnie chciałbym trochę porozmawiać o projekcie tego zarządzenia. Najpierw chciałem zapytać, dlaczego to w trybie zarządzenia, a nie od razu uchwały zostaje wprowadzone, bo jak rozumiem, zarządzenie trzeba będzie co roku powtarzać. Jak gdybyśmy zmienili na przykład uchwałę o trybie prac nad budżetem, byłby to stały element krajobrazu i nie trzeba by było co roku tego zmieniać. Dlaczego zarządzenie? Co ważne, tak naprawdę budżet partycypacyjny obywatelski nie ma swojego umocowania prawnego w naszym systemie w Polsce. To jest tak naprawdę jedyne narzędzie prawne, które prezydent ma, jest to poprzez konsultacje społeczne. On może być realizowany na zasadzie takiej umowy dżentelmeńskiej pomiędzy prezydentem, urzędnikami radnymi, a mieszkańcami miasta. Bardzo ważne jest też to, że wielu ekspertów podkreśla, że wynik konsultacji nigdy nie jest wiążący dla urzędników, dla prezydenta, aczkolwiek ten budżet partycypacyjny, co jest bardzo istotne, właśnie będzie wiążący, to znaczy mieszkańcy wskażą swoje projekty, które zdobędą... To jest wszystko ważne, co pani mówi, ale ja pytam o co innego. Dlaczego wprowadzamy to zarządzeniem, które z taką ma urodę, że musi być co roku powielane, jeżeli będziemy chcieli oczywiście ten pomysł powielać, a nie robimy tego w uchwale o trybie prac nad budżetem, co by było z jednorazowym wysiłkiem nie. I co roku byłoby powielane. Czy robimy tak dlatego, czy pan prezydent tak robi dlatego, że nie ma pewności, czy to się uda?
Nie, absolutnie nie. Dlatego jak Pan powiedział, to jest, my się uczymy cały czas i wyciągamy wnioski z doświadczeń. To zarządzenie daje nam tą szansę, że kolejna edycja budżetu partycypacyjnego będzie wnosiła pewne poprawki, ulepszenia, te, które będziemy zdobywać w ciągu roku. Jak Pan wie, to jest w takiej formie, to jest po raz pierwszy robione w naszym mieście. Zresztą też obserwujemy i analizujemy doświadczenia innych miast i tam również co roku zmieniana jest ta procedura. Bo tak jak już powiedziałam, nie ma z góry ustalonych zasad co do budżetu partycypacyjnego. W związku z tym wiele miast po prostu stosuje różne rozwiązania. Takie tak, jak my to robimy w naszym mieście. No dobrze, tak naprawdę procedura opiera się na tym, że można do końca września składać projekty. Projekty różnego rodzaju, nawet niekoniecznie inwestycyjne, bo to nie jest w tym budżecie, w tym zarządzaniu zdefiniowane. Mogą być to, jak rozumiem, różnego rodzaju inicjatywy społeczne, niekoniecznie związane z wybudowaniem czegoś. Trzeba wykorzystać do tego zgłoszenia specjalny formularz, który zostanie zamieszczony na stronach internetowych. Można sobie go wydrukować. No ja sobie ten formularz wydrukowałem i w tym formularzu widzę, że obowiązkiem osoby, która zgłasza, jest podanie szacunkowego kosztu realizacji zadania z rozbiciem na poszczególne elementy. Tak. Składowe części zadania. Czy jest Pani przekonana, że jakiś statystyczny mieszkaniec Wałbrzycha będzie w stanie oszacować koszty zadania, które sobie wymyśli? Nie wiedząc, czy na przykład pod chodnikiem, który sobie wymyślił, żeby wyremontować, biegną jakieś instalacje, a może trzeba jakieś uzgodnienia, a w ogóle nie ma pojęcia, czy jaki jest VAT od tego naliczany na przykład. Jak to wszystko? Jak się z tym uporać? Panie doktorze, zdajemy sobie z tego sprawę i oczywiście wzięliśmy to pod uwagę. Jednak też mieszkańcy muszą mieć świadomość, by składać kompletne, sensowne, ale też i z punktu widzenia danej dzielnicy, czy ogólnomiejskie projekty, takie, które faktycznie rozwiązują pewien problem, bo to jest też odpowiedź mieszkańców na problemy, ale też i wskazanie rozwiązań tych problemów. Dlatego też my w Urzędzie Miejskim przygotowujemy taką komórkę i punkt informacyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli się konsultować z urzędnikami, ekspertami, którzy poradzą, w jaki sposób można taki projekt przygotować. Nie ma o tym słowa jak to w zarządzeniu na tak, razie. Tak, nie ma w zarządzeniu, dlatego nie chcieliśmy tego szczegółowo opisywać, z uwagi na to, że prace nad konstruowaniem takiego punktu konsultacyjnego, czy tam informacyjnego trwają. To jest dosyć skomplikowana materia, aby to wpisać bezpośrednio, literalnie w zarządzenie, aczkolwiek my chcemy pomóc naszym mieszkańcom, by składali jak najwięcej tych projektów i one by nie były wadliwe. Co więcej, w zarządzeniu za to jest mowa o zespole weryfikacyjnym, który jest złożony z urzędników, ale także z osób, z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, zespołu obywatelskiego, więc także w tym uczestniczą również i mieszkańcy miasta, którzy będą tylko i wyłącznie weryfikowali te projekty pod względem formalno-prawnym. Nie merytorycznym, tylko formalno-prawnym. No właśnie, to znaczy, Pani Anno, jeżeli będzie sytuacja taka, że mieszkaniec sobie opracuje ten wniosek, oszacuje koszt na podstawie własnych przekonań, doświadczeń, swoich umiejętności, i zaniesie ten projekt do komisji weryfikacyjnej, to ja czytam, jakie są kompetencje komisji weryfikacyjnej. Może sprawdzać pod względem formalno-prawnym kompletność, zgodność z kompetencjami gminy. Dokładnie. Może badać charakter projektu, miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej, możliwość zabezpieczenia w budżecie kosztów utrzymania w latach następnych i zgodność z niniejszymi zasadami. Nie ma możliwości zweryfikować kosztorysu. Jeżeli ktoś napisze, że 100 metrów chodnika wyremontuje za 10 tysięcy, to komisja musi to poddać do głosowania, mimo że to się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Ja powiem tak, po to też, co istotne, o czym Pan jeszcze nie wspomniał, są organizowane spotkania z mieszkańcami. Od 2 września przez cały miesiąc takie spotkania w każdej dzielnicy miasta będą się odbywały. Tam oprócz oczywiście Pana Prezydenta, radnych, przedstawicieli Rad Wspólnot będą także urzędnicy Wałbrzyskiego Magistratu i tam będziemy bardzo szczegółowo mówić o tych projektach. Tam mieszkańcy właśnie będą mogli konsultować te kwestie dotyczące i kosztorysów, i warunków, i jak prawidłowo skonstruować ten projekt. Czy ta ścieżka, o której ja wspomniałem, jest w skrajnym przypadku możliwa? Że ktoś zgłasza projekt jest dramatycznie niedoszacowany, a i tak jest poddany pod głosowanie, w konsultacjach wygrywa, trafia do budżetu i się okazuje, że chodnik nie kosztuje 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy. Mhm. Kto się wtedy dołoży? Ja powiem tak. Po pierwsze, komisja, ten zespół weryfikacyjny, on będzie w stanie określić, czy ten projekt jest doszacowany, czy też nie. Ale nie ma takich kompetencji. Zarządzenie nie ma takich kompetencji. Kompletność
zgodny z kompetencjami charakter projektu, ministerializacji i tak dalej. Przeczytaliśmy sobie to przed chwilą. Tak. Nie ma kompetencji do szacowania, do weryfikacji kosztorysu. Tak, tylko tak jak już powiedziałam, mieszkańcy mają cały miesiąc do tego, żeby te projekty złożyć. Mówię też o punkcie informacyjnym, gdzie będzie można to skonsultować, czy te projekty są doszacowane, czy też nie. Jak również pan wie, zresztą to w tym tekście tych założeń tego budżetu jest to określone, że w momencie, kiedy okaże się, że w trakcie realizacji danego projektu projekt przekroczy kwotę, która była na ten projekt zrealizowana, może być, jeżeli będą jakieś oszczędności z innych projektów, być ta rezerwa z tych 4 milionów przeznaczona na realizację tego projektu. My takie też scenariusze przewidujemy, dlatego ja zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy chcą złożyć taki projekt, są zainteresowani udziałem w budżecie, do czego bardzo serdecznie namawiam, by uczestniczyli aktywnie w tych spotkaniach, dlatego że tak samo jak i państwo, jak i my po prostu się tego uczymy i całej tej procedury również. Czy termin tych spotkań to nie jest trochę za późno? W skrajnym przypadku spotkanie może się odbyć 20 września, tak jak wynika z harmonogramu. Wnioski można składać do 30 września. Jeżeli wiemy i z tej rozmowy wynika, że wymagania stawiane mieszkańcom są jednak dosyć wysokie, bo trzeba ten kosztorys sobie jakoś tam opracować. Czy 10 dni to nie jest za krótko, żeby zdobyć 15 podpisów, opracować kosztorys, zanieść to do urzędu? Poza tym ktoś, kto ostatni złoży, to jego projekt trafi na szary koniec tej listy, która będzie do głosowania. Panie redaktorze, to można określić jako krótko, jako długo. To wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Dlatego, że na przykład w innych miastach w ogóle nie było spotkań informacyjnych, konsultacyjnych z mieszkańcami. Nie mogli w ogóle tego konsultować z urzędnikami, czy też z innymi mieszkańcami danej dzielnicy. A można sobie wyobrazić, że konsultacje są w czerwcu, lipiec, sierpień, wrzesień jest na zgłaszanie projektów? Takie są też rozwiązania w innych miastach i do tego też się temu też się przyglądaliśmy. Tylko nie ukrywam, że prace nad tymi założeniami trwały już od kilku dobrych tygodni. Nam zaryzykowałam nawet stwierdzenie, że kilku miesięcy, dlatego że my też uczymy się na doświadczeniach innych miast. Jak pan wie, w naszym najbliższym otoczeniu, w ostatnim okresie Wrocław przerabiał ten temat dosyć szczegółowo i tam bardzo często na każdym etapie osoby, które się tym zajmowały, były mocno krytykowane, więc my też przyjmowaliśmy te uwagi, które tam wychodziły w trakcie realizacji po prostu tego budżetu i staraliśmy się tego uniknąć. No tak, ale to są uwagi, które jeszcze przed wdrożeniem się pojawiają, więc jak rozumiem do połowy sierpnia można to zarządzenie też poprawić, bo ja mam kilka kolejnych pytań. Tak. Głosowanie nad projektami już zgłoszonymi, które przejdą weryfikację komisji weryfikacyjnej od 14 do 28 października. Tak. Jak to formalnie wygląda? Są komisje, siedzą ludzie przez 2 tygodnie, pilnują urny, kto im za to płaci? Panie redaktorze, tutaj też przede wszystkim dajemy możliwość głosowania internetowego, co jest też bardzo istotne. Ja nie o to pytam. Zaraz dojdziemy. Oczywiście. To tak jak co się dzieje w lokalach? Jak najbardziej muszą być osoby, które będą tego pilnowały i taki wykaz lokali będzie przygotowany. Jesteśmy też po rozmowach już z radami wspólnot samorządowych, dlatego że oni są uczestnikami tego procesu i wyrażają taką chęć, że oni są gotowi również tam fizycznie postawić człowieka, który będzie przy urnie i będzie też instruował, w jaki sposób można głosować. To będzie praca społeczna, czy ktoś będzie musiał im zapłacić? To jest praca społeczna. Oczywiście to wszystko jest wypracowane w zasadzie współpracy, tak? I zgody wszystkich aktorów tego przedsięwzięcia. I urnę na noc, rozumiem, się zamyka w tym lokalu i ona sobie czeka na kolejny dzień głosowania. To są już techniczne aspekty, to proszę się nie martwić, bo mamy doświadczenie przy wyborach. Ja się martwię, bo pani doskonale wie, że w momencie, kiedy głosowano, też było pytanie, co się stało z głosami na noc, gdzie je zamknięto, kto je przechowywał, kto liczył. Na pewno będziemy referendum. Mieć odpowiedzi na te kwestie i proszę być spokojnym, nie będzie tutaj obawy o to, że głosy zginą, czy też karty. Tutaj będzie, na pewno będziemy czuwać nad przebiegiem tego głosowania. Nie tylko my taki długi termin przewidzieliśmy na to głosowanie, aczkolwiek też pojawiały się doświadczenia w innych miast, że nie ma potrzeby 2 tygodnie głosować, wystarczy 1-2 dni. Ale wydaje mi się, spróbujmy takie rozwiązanie w Wałbrzychu. Jeżeli będą wnioski inne po tym roku, będziemy rewidować to co jest zapisane. Dobrze, to idźmy dalej, możemy? W tym budżecie. Jasne. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który ukończył 16 rok życia. Tak. W którym momencie głosowania? 2 tygodnie trwa głosowanie. To są praktyczne problemy, z którymi się może spotkać głosujący. Jasne. Czy on może zagłosować, jeżeli 28 października, czyli skończył 16 lat, jak tak, najbardziej. Ale może musi zagłosować 28, czy może wcześniej? 28, jeżeli skończył 16 lat. Czyli do momencie, kiedy skończył, nawet jeżeli jest trwające głosowanie. Tak. Głosowanie korespondencyjne polega na wysłaniu pocztą wypełnionych kart do głosowania. Tak.
Skąd te karty się bierze? Te karty będą przede wszystkim dostępne na również radach wspólnot samorządowych do pobrania w Urzędzie Miejskim. My taki wykaz, gdzie te karty będą do pobrania, przekażemy. Będą również dostępne na stronach internetowych. Bo kolejny paragraf tego zarządzenia stanowi: głosujący otrzyma karty do głosowania w lokalach, o których mowa. Tak, tak. Jeżeli byśmy rozumieli to jako, że otrzyma je tylko w lokalach, byłaby sytuacja dosyć absurdalna, że najpierw trzeba iść do lokalu, a później. Nie. Tam jest też można głosować poprzez internet, więc jak można to rozumieć, można głosować i przez internet, ale również przez internet będzie można pobrać kartę do głosowania. Czyli Urząd Miejski będzie musiał, czy też Biuro Rady Miejskiej będzie musiał posadzić przy komputerach spore grono osób, które będą weryfikowały głosy przychodzące korespondencyjnie. Oczywiście tak, dlatego też my przewidujemy czas na weryfikację już później tych głosów. Oczywiście ten proces będzie się odbywał jawnie i każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tym, żeby sprawdzać, jak to wygląda, będzie mógł wziąć w tym udział. Na tym też polega przejrzystość tego budżetu partycypacyjnego i procesu głosowania. I zdajemy sobie sprawę, że to też jest wymaga nie lada pracy ze strony już pracowników urzędu. I tutaj osoby zatrudnione w biurze ewidencji będą musiały bardzo mocno się zmobilizować, by przez tak krótki czas po tym głosowaniu zweryfikować te wszystkie głosy, które zostaną dane. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo i żeby do 15 listopada zdążyć z tymi projektami, które zwyciężyły. Po co na karcie do głosowania jest rubryka szacunkowy koszt realizacji zadania? Czemu zmuszamy naszych głosujących, żeby pamiętali jakieś cyferki dodatkowe? Nie może być sama nazwa zadania? Myśmy oczywiście mogłaby być, tylko proszę zauważyć, że nie jesteśmy w stanie wykluczyć sytuacji, kiedy będą zadania o bardzo podobnej nazwie lub bardzo podobnym określeniu zadania. Dlatego też jako ten czynnik rozróżniający będzie kodem. Może, ale nie musi, więc to jest... Czyli najlepszym czynnikiem rozróżniającym będzie numer projektu z listy i nawet nic innego niepotrzebne by było... Tak, ale to też jest jako punkt weryfikujący poprawny, że to akurat jest ten projekt, a nie inny. A jeżeli ktoś tej rubryki nie wypełni, głos jest ważny czy nieważny? Tam jest określone są warunki, kiedy jest głos ważny czy nieważny. Z których wynika, że jak ktoś nie wpisze kosztu, to nic się nie stanie. To się nic nie stanie. To po co ta rubryka? Tak jak powiedziałam, to jest kwestia dla rozróżnienia samego projektu, bo tak jak myśmy się też na tym zastanawiali i tak jak jeszcze chciałabym podkreślić to, co wynika z naszej rozmowy, bo bardzo wchodzimy w szczegóły tych wszystkich zapisów. Jak one ma się są udać, wszystkie, one są wszystkie... Musimy w szczegółach. Tak, oczywiście, ja się z tym zgadzam. One wszystkie podlegają opinii i ocenie. I tak jak powiedziałam, do 18 sierpnia każdy mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi i opinie. Jeżeli znajdą się do tego czasu uwagi, że nie powinno być tej rubryki koszt wpisane na karcie do głosowania, to zespół obywatelski, który zbierze te wszystkie uwagi, spotka się 19 sierpnia, będzie decydował, czy jednak zostawić tą rubrykę, bo argumenty, które mówią za tym, żeby to zostawić, no są na tyle przekonujące, żeby to jednak istniało na karcie do głosowania, czy też nie. Dlatego mówię, to jest jeszcze na razie wszystkie te załączniki, o których my dzisiaj mówimy i o tych założeniach, one są wszystkie projektem. Oczywiście podstawą, którą byśmy chcieli, od której byśmy w ogóle chcieli wyjść i nie ukrywam, że tutaj mocno każdy element został przemyślany i też wyciągnięte zostały wnioski z doświadczeń z innych miast, ale one jeszcze mogą ulec zmianie. No dobrze, mamy głosowanie, komisja weryfikacyjna ustala, które projekty mieszczą się w puli, mamy tą rzeczywiście pulę środków. Jak rozumiem, prezydent ma obowiązek wpisać wyniki tych konsultacji, tak, tego głosowania do projektu budżetu. Do budżetu. No ale to będzie tylko uchwała Rady Miejskiej. Rozumiem, że teoretycznie może być taka sytuacja, że przy pierwszej nowelizacji, tak jak każdy inny projekt, te projekty obywatelskie zostaną wykreślone z budżetu. Czy jest to formalnie możliwe? Panie redaktorze, formalnie to jest możliwe, aczkolwiek, tak jak już powiedziałam, z uwagi na to, że nie ma w Polsce ustawy czy regulacji prawnej, która by jasno określała, jakie są przepisy dotyczące budżetu partycypacyjnego i nie dawałyby w ogóle takiej możliwości zmiany. Ale z drugiej strony, tak jak też już wspominałam, jest to umowa dżentelmeńska i umowa pomiędzy prezydentem, radnymi, mieszkańcami, gdzie jasno informujemy, że te projekty, które mieszkańcy zgłoszą, które będą oceniane i które zwyciężą, my bierzemy bardzo poważnie i one po prostu będą realizowane. Rozmawialiśmy też z członkami zespołu obywatelskiego o tym, w jaki sposób osoby, które zgłosiły dany projekt i ten projekt zyskał poparcie czy dzielnicy danej, czy też całego miasta, czy będą mogli uczestniczyć później w realizacji, czy nadzorować. Jak najbardziej, bo to też jest element całego procesu budżetu partycypacyjnego. On jednak opiera
się na pewnych zasadach kluczowych, gdzie mieszkańcy są włączeni w każdy etap tworzenia tego budżetu, czyli od określania zasad poprzez kwestie zgłaszania swoich uwag do samych projektów, czy składania w ogóle samych propozycji projektu, po proces głosowania, gdzie on musi być transparentny, jawny i tutaj nie może być żadnych wątpliwości, jak również poprzez już kwestie realizacji danego projektu. Bo takie zdarzały się takie sytuacje w innych miastach, że na przykład zwyciężył projekt budowy boiska do koszykówki, a radni sobie w trakcie zmienili na boisko do piłki nożnej. To jest kwestia pewnej wiarygodności też władzy, tak? Jeżeli przyjmuje te projekty, mówimy, że mamy budżet wydzieloną, określoną kwotę na realizację tych projektów i takie zostało ocenione pozytywnie przez mieszkańców, to absolutnie uważam, nikt nie powinien tutaj mieć prawo do tego, by cokolwiek w tym zmieniać. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli pomnik prezydenta, to będziemy go uchwalać, czy jednak pan prezydent w którymś momencie powie, nie no, zdrowy rozsądek. Panie redaktorze. Chyba, że pan prezydent sobie życzy pomnika. Panie redaktorze, to jeżeli to jest, będzie pomysł samych mieszkańców i mieszkańcy to ocenią, bo to pamiętajmy, nie urzędnicy, nie prezydent, tylko sami mieszkańcy oceniają sens danego projektu, czy on powinien być zrealizowany, czy też nie. Mieszkańcy ocenią. Jeżeli będą chcieli kukłę pana prezydenta, to też się da. Czy pani sposób podziału na dzielnice tych środków uważa za optymalny i jedyny możliwy? To też był punkt dyskusji w czasie obrad zespołu obywatelskiego. Zastanawialiśmy się, jak sensownie podzielić te środki dotyczące na projekty lokalne i rozdzielić je na projekty dzielnicowe. Pan prezydent też nawet zaproponował taką opcję, by dzielnice mogły się łączyć, żeby ta kwota na daną dzielnicę była po prostu większa, bo jak pan widzi z tego podziału wygląda, że niektóre dzielnice mają dosyć skromne środki, inne troszkę więcej. Jakby algorytm był bardzo prosty, tak? Czyli chodziło o to, ile osób w danej dzielnicy mieszka, tyle środków zostało przeznaczone. Są dzielnice zadbane i są takie, gdzie inwestycji potrzeba bardziej. Zgadzam się z tym, ale to też trzeba patrzeć, że to są środki publiczne, czyli płacone z podatków, więc taka propozycja została podjęta przez zespół obywatelski, by w ten sposób podzielić te środki. Dobra, ostatnie pytanie. Ile nas to wszystko kosztuje? 4 miliony złotych na realizację projektu. Przygotowanie lokali, ustawienie urn, drukowanie kart, obowiązki dodatkowe pracowników urzędu, które będą musieli to liczyć. Nie wiem, czy komisja weryfikacyjna bierze jakieś dodatkowe pieniądze za swój udział, ale nie jest tak, że... Panie redaktorze, już tu wyjaśniam. Wydamy 4 miliony, a nie grosza więcej. Wszystkie osoby, które uczestniczą w zespole obywatelskim czy zespole weryfikacyjnym, to są funkcje społeczne i absolutnie nikt nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia. Oczywiście tutaj wszystkie obowiązki, które będą wykonywane w ramach realizacji tego procesu po stronie urzędu, będą odbywały się w godzinach pracy urzędu, czy też po godzinach, ale to jest jakby w kosztach funkcjonowania, więc tutaj nie ma żadnych dodatkowych... nadgodziny trzeba będzie zapłacić. U nas nie ma opłat za nadgodziny w urzędzie, więc to jedna uwaga. Oczywiście koszty wydrukowania kart, czy też pobrania ich z internetu, to tutaj też nie ma jakichś ogromnych kosztów, więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o koszty przygotowania samego procesu. Oczywiście my będziemy się starać dotrzeć również do mieszkańców, bo to jest bardzo istotne, by ta informacja o możliwości składania projektów, o tym, by później brać udział w głosowaniu, wymaga jednak też takiej kampanii informacyjno-edukacyjnej i ona przede wszystkim będzie tutaj kosztochłonna. No to nasza rozmowa się wpisała w tą kampanię. Bardzo pani dziękuję. I bardzo panu uprzejmie dziękuję za możliwość spotkania. Anna Żabska, asystent prasowy prezydenta Wałbrzycha i koordynator prac nad budżetem partycypacyjnym, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dziękuję państwu. To był program Gości Dnia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.